Edyta Moskaliko-Berling, jestem kierownikiem zakładu opiekuńczo-leczniczego w Opalenicy. Od prawie 10 lat opiekuję się tam pacjentami. Oddział liczy 35 łóżek, 35 pacjentów. Mamy przyjmowani są oni według oceny stanu zdrowia, według skali Bartel, która dotyczy zdolności do samodzielnego poruszania się pacjenta. Ocenia się również zdolność do samodzielnego spożywania posiłków, do utrzymania higieny osobistej. Przyjmujemy tam pacjentów w skali od 0 do 40 punktów według tej opieki. Praktycznie oddział mamy cały czas zajęty, wszystkie łóżka są zajęte przez pacjentów. Oczekują w kolejce około roku pacjenci na przyjęcie do nas z obszaru całej Polski. W chwili obecnej jest to oddział wyremontowany, od 2 lat posiadamy windę. Pacjenci mają możliwość spędzenia jakichkolwiek rehabilitacji poza terenem sali, mogą wyjechać na ogród. Mamy również salę, która jest jeszcze nieprzygotowana, ale marzy nam się w przyszłości rehabilitacja tych pacjentów na piętrze drugim, które jest w trakcie cały czas remontów, budowy i miejmy nadzieję, że znajdą się środki na zakończenie tej sali. Ponad 200.